Witajcie! Dzisiaj mamy 2 września 2023 roku i właśnie zaczynamy nasze wymarzone stylińskie wakacje. Wrzesień to idealna pora na urlop, ale to przede wszystkim czas, żeby uciec od jesieni, bo właśnie za chwilę zacznie się w Polsce. Wstaliśmy o 4. O 4.30 karnie wstawiliśmy się do kamperka i ruszyliśmy. Jest 16, a my wreszcie wjeżdżamy do kraju, który pachnie kawą, pizzą, oregano, bazylią. Będziemy jeść, będziemy korzystać z uroków tego państwa, będziemy zwiedzać, podziwiać i podzielimy się z Wami tymi naszymi przygodami na ziemi włoskiej. Bądźcie z nami, zapraszamy. Jutro przejeżdżamy Włochy w kierunku promu, który zawiezie nas na Sycylię. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Buongiorno! Nareszcie dotarliśmy. Italia! Italiano! Co dzisiaj na obiad? Indyczka z domu, sorówka, kolesła i kopytka. Ale będzie domowo, będzie pysznie, bo nam szkoda dzisiaj czasu na latanie po knajpkach. Zobaczymy jeszcze, o której będziemy na kempingu. Trochę jesteśmy już głodni i zmęczeni. No do kempingu mamy jeszcze prawie 1,5 godziny. A dzisiaj przejedziemy w sumie ponad 1200 km, także to dzisiaj tak naprawdę tylko odcinek przelotowy, transportowy, żadnych atrakcji, skupiamy się na tym, żeby dojechać do Włoch. Ale powiem Wam, że droga w ogóle bardzo fajna, luźno, piękna pogoda, bardzo nam się dobrze jechało. Także jeszcze te 1,5 godzinki przed nami, pokażę Wam potem, jak wygląda nasz dzisiejszy kemping. I udajemy się w kierunku kempingu. W międzyczasie szukamy jeszcze stacji benzynowej, bo się chcielibyśmy trochę zatankować. Patrzymy na ceny, porównujemy. No i zmierzamy ku miejscu docelowemu, czyli nocleg gdzieś tam. 15 minut do kempingu. Białego domowina. Zawsze coś się znajdzie. Kraków przed nami. I chyba teraz jesteśmy. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Nie mam. To ile zapłaciliśmy za partele z martwym gołębiem? 21 euro kosztuje kemping z kartą ACSI i do tego jest taksa turystyczna euro 60, 80 centów od osoby, czyli w sumie zapłaciliśmy 22,60. Która jest godzina? Jest godzina 17.30. Jesteśmy, dojechaliśmy. Jesteśmy w Udine, jesteśmy we Włoszech. Po przejechaniu ponad 1200 km wystartowaliśmy o 4.30 z Warszawy, 17.30 jesteśmy we Włoszech. Kemping jest mniej więcej w połowie drogi między Triestem a Udine. Dzisiaj
jemy kolację, odpoczywamy, piwo, idziemy spać. Jest basen. Nie wiem, czy nie rozważę basenu, ale pewnie zanim się ogarnę, to go zamknął. Tak pewnie będzie. Przygotujemy kolację, rozstawimy się i pokażę wam kemping, a Magda będzie gotować. Trudno w to uwierzyć, jesteśmy we Włoszech, nie jemy pizzy ani pasty, tylko domowy obiad z Polski. Magda wczoraj ugotowała obiad, wiedzieliśmy, że dzisiaj będziemy późno na kempingu. Właściwie obiad-kolacja, nie mamy już siły ani czasu, żeby iść szukać fajnej knajpki. Na to będzie czas później. Dzisiaj po prostu to, co w lodówce, wczorajszy obiad odgrzewamy. Tam jest kurczak, ziemniaki, surówka, piwko i tyle. Ja dzisiaj musi wystarczyć. Po całym dniu podróży jesteśmy bardzo zmęczeni, także za chwilę pewnie się po prostu położymy spać, żeby dobrze wypocząć. Jutro nas czeka jeszcze znowu około 1200 km, żeby dojechać na południe Włoch, w pobliże miejsca, gdzie będziemy się przeprawiać promem na Sycylię. Ale zanim pójdziemy spać, jeszcze wam pokażę, jak wygląda ten kemping, na którym się dzisiaj zatrzymaliśmy. Na początek pokażę, jest basen, nieduży, ale chyba już jest nieczynny, także dzisiaj nie popływamy. Sam kemping jest niewielki. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem alejek. Miejsca są zacienione, poszczególne parcele. Parcele nie są duże. Są też jakieś domki bungalowy tutaj. Miejsce, pierwsze wrażenie sprawia bardzo dobre. Czysto, cicho, spokojnie, z tym, że powiedziałbym, to raczej taki przelotowo-tranzytowy jest kemping. Tutaj za bardzo, z tego co się orientujemy, nie ma atrakcji, żeby coś robić w okolicy, ale tak, żeby się w drodze zatrzymać, jest dosyć fajnie. O cenie mówiliśmy, z kartą ACSI 21 euro, taki pakiet jak zwykle, czyli dwie osoby, auto, prąd, plus opłata miejscowa czy klimatyczna 80 centów za osobę, czyli w sumie 22,60. Jak zwykle link do kempingu wrzucam wam pod filmikiem, a tutaj jeszcze się tylko przejdę, pokażę, jak wygląda ten kemping. Tak jak powiedziałem, parcele dosyć nieduże, wody na parcelach nie ma, jest prąd, ale zacienione, tak jakby w parku siedzimy takim. Stare drzewa. Po upalnym dniu posiedzieć w cieniu jest przyjemnie. Dzisiaj się już z wami żegnamy. Dobranoc i jutro widzimy się w dalszej drodze po Włoszech w kierunku Sycylii. Magda macha. Dobranoc. Dzień dobry, słuchajcie, witamy drugi dzień naszej włoskiej wycieczki. Staliśmy dzisiaj po piątej, ruszyliśmy prosto na autostradę, minęliśmy właśnie Bolonię, jedziemy na południe w kierunku Sycylii i krótki przystanek na śniadanie na autostradzie. Magda siedzi na krawężniku, kawka, domowa kanapka, twarożek jeszcze z Polski, a tu wam pokażę, jak przygotowany posiłek. Jest stolik, owoce, pomidorki, kawka. Buongiorno. Jak smakuje? Pyszne. Pierwsza kawa we Włoszech dzisiaj. Z automatu. Z automatu. Dobra, zjemy śniadanie, pakujemy się, no i jedziemy dalej. Mamy do przejechania, już żeśmy ponad 200 km przejechali, zostało nam jeszcze mniej niż 1000. Jakieś pokazuje nam nawigacja, prawie 9 godzin jazdy. Zaraz się dowiemy, ile kosztowało nas przejechanie całych Włoch autostradą. Wystartowaliśmy rano w okolicach Udine, minęliśmy Neapol i tutaj się kończy autostrada. Celujemy między 100 a 200 euro, że wyjdzie. Zobaczymy, ile nas podliczą, bo nie wiemy. Ale jechaliśmy kilka godzin, więc i tak może będzie lżej niż prom na Mierzeję Kurońską, prawda? Tak. Tam była mega przebitka za minutę, zobaczymy, jak będzie tutaj.
Mam 20. Mam tak. Arrivederci. To chyba jesteśmy mile zaskoczeni. Wyszło niecałe 70. Za 800 kilometrów. Więc słuchajcie, nie najgorzej. Dobry, buongiorno. Buongiorno. Jesteśmy w słonecznej Italii. Słońce się nie rozpieszcza, ale mimo to mamy pierwsze pyszne kempingowe śniadanko. Resztka twaroszku, pomidorki i pomodoro. I za chwilę będzie kawa. Jak będzie kawa, to pokażę, jaki Krzyk jest szczęśliwy, bo ma kawę. Na co, Krzysiu, czekasz? Już nie czekam, już się doczekałem. Masz? To jest dla mnie kawka. Ta będzie moja. Trzymam. Smacznego, miłego dnia. Po śniadaniu idziemy na plażę. I na basen się odpoczywamy. I jemy pizzę albo co innego. I na basen, i na plażę. I tak cały dzień. Jak zwykle pokażę Wam kemping, na którym się zatrzymaliśmy i opowiem trochę. Miejsce nazywa się Villaggio Mimosa. I wygląda w ten sposób. Tutaj jest nasze stanowisko. Stoimy sobie, jak widzicie, w krzakach z takich pięknych, kolorowych kwiatkach. I wybraliśmy to miejsce dlatego, że tutaj mamy bliziutko już basen, w którym dzisiaj pływałem. Bardzo cieplutka woda. Fajne jest to, że praktycznie nie ma ludzi. Na basenie było pusto, bo oprócz mnie jeszcze jedna pani pływała. A tutaj jak pójdziemy, to zobaczcie, mamy wyjście prosto, nie wiem, od naszego samochodu, to jest 50 metrów. Jest wyjście na plażę. Piękna, płaszczysta plaża, cieplutkie morze. Będę muszę głośniej mówić, bo strasznie wieje. Do dyspozycji mamy leżaki, leżanki, takie słomiane parasole i uwaga, za to nie ma dopłaty, to jest w cenie. Dzisiaj na plaży oprócz nas może były 2-3 osoby, także można powiedzieć plażę. Zobaczcie, jaka szeroka, fajna, piaszczysta plaża. Sam kemping nie jest może nowy. Widać, że to jest obiekt dosyć stary. Natomiast jest bardzo czysto, bardzo zielono.
Jest cicho dosyć, nie ma jakichś nocnych imprez, głośnych krzyków, także spokojnie można odpocząć. No i jak zwykle jeszcze informacja o cenie. Za kemping nam wyszło z kartą ACS i 19 euro za dobę. Także cena dobra, ja myślę, że za te pieniądze bardzo dobry standard. Nam się bardzo podoba. Mieliśmy tutaj zostać jedną noc i jechać prosto na Sycylię, ale jak tylko przyjechaliśmy, to tak nam się spodobało, że postanowiliśmy troszeczkę odpocząć. Także ten kemping polecamy. Magda jeszcze tutaj pokazuje, to są opuncje, tak? Tak. O, tam w ogóle pięknie. W ogóle słuchajcie, piękna zieleń. Tak jest kolorowo, wszystko kwitnie, dojrzewa. Fajnie jest. Wracając do kempingu. Kemping Villaggio Mimosa polecamy. Jeśli bylibyście w drodze na Sycylię albo gdzieś podróżowali na południu Włoch, to warto się zatrzymać, można fajnie odpocząć, cena jest dobra, warunki są dobre. Jak zwykle wrzucimy Wam pod filmikiem link do tego miejsca, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak tu trafić, jak dojechać. A teraz idziemy na kolację. Zobaczymy, co nam tutejsza restauracja na kempingu dzisiaj zaproponuje. Magda już tęskni za naszymi kotami i znalazła tutaj miejscowego. Współpracuje? Nie bardzo. Nie będę cię pędzić. Słuchajcie, przyszliśmy na kolację. System zamawiania jest trochę dziwny. Bardzo sympatyczna pani kelnerka, ale nie zna angielskiego, tylko po włosku się można dogadać. Na migi nam pokazała, że musimy... Na palce, tak. Musimy iść do recepcji kempingu. W recepcji kempingu pan recepcjonista wydrukował nam menu po angielsku. Przyszliśmy z tym menu do pani kelnerki. Dostaliśmy długopis i długopisem sobie zaznaczyliśmy, co chcemy wybrać. Pani powiedziała, że za jakieś 45 minut dostaniemy kolację, a w międzyczasie możemy sobie usiąść i wypić piwko. Piwko, pokaż Magda, jakie lokalne. Messyna. Czyli już jeśli chodzi o piwko, to już jesteśmy na Sycylii. Mimo że jeszcze jesteśmy na kontynencie. Słuchajcie, zamówiliśmy grillowane warzywa, grillowane krewetki i na przystawkę talerz miejscowych kalabryjskich przystawek. Nie. Jakie ryby? Grillowane ryby, grillowane krewetki na obiad i do tego surówkę. A na przystawkę nie grillowane, miks różnych wędlin. Magda już jest tak głodna, że straciła rachubę. Pierwszy dzień na słońcu po prostu. Ciężko. Krabickie przystanki. Tutaj mamy jakieś grzanki czymś. Chyba z oliwą i z ziołami. Czekaj, teraz spróbuję. Chleb, oliwa, oregano. Posolone. A tutaj kalabryjskie ser, który wygląda jak ostrówek. Bardzo słony i dobry, ale podobny smak od naszego oscypka. Tak, Krzyśka, ważne, że jest słony. Wyginka, jak suszona kiełbaska. Dobra. To znamy. To znamy, tak, nie? Bardzo dobre. Lepsze niż podczas... Ale pikantu, no. Lepsze niż podczas dni włoskich widów. Mogę też powiedzieć? Jeszcze inne sery. Ach, dobra. Pycha. Tutaj pojemy. Na pewno. Słuchajcie, wjechała kolacja. Grillowane rybki, różne, nie wiem jakie, miks. Krewetki, to są małe chyba sardynki. To jest jakaś biała ryba. To nie wiem. Tuńczyk. I do tego jest taka sałatka. I chyba co? Bon appetit, tego mandziaru.
przenosi się sytuację. No i jak zwykle pojechał beze mnie. Na Sycylię dojdę pieszo. Ale nie, chyba się nawet zatrzyma. To co, ruszamy na podbój Sycylii? Ruszamy na Sycylię, tak jest. Według nawigacji mamy około 2 godzin i w tym mamy też prom. To zobaczymy. Jakoś to będzie, na razie opuszczamy bardzo miły kemping. Bardzo mili ludzie. I mamy zamiar tu jeszcze wrócić. Tak, jeszcze chwilę i będziemy tu wracać.